Witam w kolejnym odcinku psucia War Thundera. Dzisiaj sobie popsujemy War Thundera na dwa sposoby. Na początku trochę będziemy psuć hangar. Pamiętacie, co robił wiatr w hangarze? No to patrzcie teraz na BWP tutaj w tle. Kliknę na USA i BWP zamieniają się we 16. Zobaczcie, te BWP zmieniły swoje pozycje tutaj na pozycjach strzeleckich. Jak będę odpowiednio w momencie zmieniał nację, to powinienem poprzestawiać te czołgi. Tylko problem w tym, że te 16 się od razu rozdupiają. O! Czy tu będę miał BWP obok siebie? O, patrzcie, tu jest BWP, tu jest BWP, tu i tu. To trzeba w odpowiednim momencie klikać. Będzie można przestawiać BWP po hangarze. A wiecie, co jeszcze w hangarze może się pojawić? Jak coś, lagi są spowodowane tym, że mam 6 FPS-ów w grze. Ło, jak wstał ten okręt w ogóle z boku. Teraz no tak, zapomniałem, że jak włączę samolot, to się po prostu hangar... Papa hangarku! No tak, jak mam włączony wiatr, to po prostu samoloty odlatują z hangaru, jestem gdzieś. O, tam w ogóle jest okręt, czekajcie, jedna ze 16 tam poleciała i tam sobie teraz stoi, tak? Jak przełączę teraz nację na jakąś inną, gdzie mam samolot, tak, to się przełącza. Tam gdzieś daleko jedna w 16, o Boże, co ja robię? I poleciał fantom. Dobra, przejdźmy do lotu testowego, wyłączmy ten wiatr. Co? Czego tu są jakieś, co się stało z tym hangarza? Antenki się wszędzie pokazywały. Ło, chule, co się odba... Tak chyba hangar nie powinien wyglądać. Dosłownie monolit stworzyliśmy. Monolit dla mnie leci. O, przewraca się! Jak zaczęło lagować w ogóle. I co, to będzie tak do góry nogami płynęło? Znikło. O kurde, pojawiło się z powrotem, ja pierdzielę. Chyba nie chcielibyście doświadczyć takiego czegoś w prawdziwym życiu, że wam lotniskowiec na twarz wyleciał. Dobra, w końcu dotnij lotniskowiec mojego czołgu, bo chcę coś widzom pokazać. Nie dotnie. Chociaż może dotnie. Zaraz gra wypierdzie. Nie wiem, co tu się dzieje, to jest autentycznie teraz ta gra działa w 3 FPS-ach. Nie wiem, co się odwala teraz z kamerą. No tak. Wait. Jak widzicie, trochę przesunęło mi czołg w hangarze, tak delikatnie. Dobra, widzę. Chciałbym wam w ogóle dzisiaj inną rzecz głównie pokazać. Takiego feature'a pokazać, którego dzisiaj sobie trochę popsujemy. Wejdźmy sobie na przykład na jakiś samolocik, nie? O, samolot Zero M5 będzie spoko samolotem. Weźmy sobie go do lotu testowego i pokażę wam pewną sztuczkę. Widzieliście, że War Thunder posiada takie coś jak Debug Mode? O, tak wygląda Debug Mode. Wygląda on na dosyć prymitywny. Mamy tutaj do ustawienia tylko altitude, prędkość i masa paliwa w dwóch wariantach. Jak możecie się domyśleć, altitude, czyli wysokość, zmienia wysokość. Tutaj jak możecie zobaczyć, klikam, jest 1000 km. Czy można jakieś chore wartości ustawić? Nie, jeżeli za dużą wartość ustawimy, to po prostu... No, to nas od razu tepnie. W pierwszym odcinku trochę bawiliśmy się z teleportowaniem się. Ta, ustawmy jakąś masakrycznie dużą wysokość. Chyba gry skraszowaliśmy. Jak widzicie, trochę nie bawcie się tym debug mode'em. Na pewno nie wpisujcie E+40. Po prostu ekran się robi czarny, jak klikam. Dobra, jak coś, nie będę już pokazywał tego debug mode'a. Jak coś, to po prostu jest debug mode. Jakby ktoś się pytał, jak włączyć debug mode War Thunder, no to zostawię filmik w opisie tego filmu. Ja sobie go dam na drugi ekran, żeby sobie nie przeszkadzać, żeby wam nie zasłaniać. Drugim ustawieniem tego debug mode'a to jest prędkość. Jakby ktoś nie wiedział, na czym polega prędkość. Na przykład ustawmy sobie 100 km na godzinę, pyk, samolot przyspieszył do 100 km na godzinę. Dla samolotu drzutowego to nie jest jakoś wiele. Ustawmy 1000. Oj, zaczął po prostu lecieć. Jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest maksymalna prędkość w całej grze, jest to 6000 km na godzinę, co równa się prędkości Mach 5. I gra wygląda mniej więcej wtedy tak. Możecie się spytać, co się stanie, jak przekroczę tą wartość? No, to się stanie. Po prostu się samolot zatrzymał. Jak to wygląda z perspektywy tego, jak samolot stoi w miejscu? No mniej więcej tak. Chyba samolot za bardzo przestaje działać, jak po prostu przekraczasz maksymalny limit prędkości w tej grze. Widzowie, pamiętacie ostatni odcinek ciekawostek? To teraz spójrzcie na ilość paliwa. Mamy 37 minut paliwa. Wezmę rozpierdzielator gry 3000, znany inaczej jako Debug Mode, i włączę masę paliwa jako 1111. I co się stanie? Mam teraz 125 minut paliwa. Wpiszmy więcej. Teraz samolot zrobił fiko. Nie wiem, jak to działa do końca, ale na niektórych samolotach, jeżeli przesadzimy z ilością paliwa, to po prostu gra zrobi takie coś. Pim, pim. No po prostu gra odbije się, ale zrestartuje ilość maksymalną paliwa. Jakby gra będzie walczyła z tym przeładowaniem paliwa i po prostu odbije nas gdzieś w kosmos z samolotem. Więc niektóre samoloty są odporne na przeładowanie paliwa. Ale teraz, jeżeli użyję tego doładowania paliwa, to patrzcie, co się teraz będzie działo z licznikiem paliwa. I właśnie zniszczyliśmy sobie lotniskowiec, przez co samolot nie wie, się zrestartować, zrespawnić i nas wywali do hangaru. Jeżeli teraz skopiuję tą wartość, co mieliśmy na altitude, i wkleimy na masę, mamy E plus 40, to stanie się dosyć ciekawa rzecz, widzowie. Kliknę teraz to E plus 40 i uwaga! Gra przeszła taki trochę popsuty stan. Jak widzicie, paliwa jest masakrycznie dużo. Tak odrobinkę tylko paliwa jest. I gra osiągnęła prędkość 2147. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, ale gra nas przeteleportowała do koordynatów 00 2000, więc jesteśmy na środku mapy. Nic nie mogę robić. Jak przejdę do widoku pilota, to będzie po prostu ciemno. To jest teraz widok pilota, to jest. Co ja mogę teraz robić? Mogę strzelać z działek. Nie, mogę podwozie schować, ale samolot się po prostu popsuł. Co najlepsze, teraz gra aż do zrestartowania będzie popsuta. Wejdźmy na przykład teraz na czołg. Gra się tak popsuła, że dopóki jej nie zrestartuje, po prostu nie ma części dźwięków w grze. I wystrzelenie z działa kompletnie wyłącza dźwięki w grze. Oczywiście nie jest to na stałe, tylko do zrestartowania gry, jak mówiłem. Ale jakby się ktoś zastanawiał, ten debug mode nie działa na czołgi, nie działa. Ale działa na drony. Mogę mu ustawić prędkość 5 Macha. A. Się po prostu dron popsuł. Dobra, weźmy kolejnego drona i teraz ustawię, pokażę wam, że debugowy mode działa. Pyk. Przeteleportowaliśmy się na wysokość 2,5 km. I teraz ustawmy jakąś sensowniejszą prędkość, ale możemy ustawić na przykład prędkość 600 km. A i się dron popsuł. Ciekawe, co się stanie, jak przeładuję go paliwem teraz. Ty, mapę przestało renderować, czy mnie tepło? A tepło mnie tutaj, zobaczcie. Z centrum mapy mnie tepło tutaj z jakiegoś powodu. Ciekawe, czy teraz mogę przejść na przykład do samolotu. No patrzcie, teraz jak jest ten stan przegliczowany drona, to nie można nic zrobić. Zwiększę prędkość, nic. Gra cały czas cofa. Zmienię wysokość, tepa od razu. Po sekundzie tepa. Przejdźmy teraz do czołgu, wróćmy do czołgu. Dźwięków nadal nie ma. Jakby się to ktoś pytał, ten debug mode działa tylko na locie testowym, więc nie możecie sobie odpalić debug mode i psuć normalnie rozgrywek ludziom. To w ogóle mnie tak zastanowiło, czy mogę zrobić kamikadze na lotniskowiec. Spróbujmy trafić w lotniskowiec i zrobić dosłownie kamikadze z przeładowanym paliwem, tylko muszę w odpowiednim momencie dodać paliwa samolotowi. O, jest! Trafiłem! Teraz się skraszowała. Dobra, pierwszy crash w dzisiejszym odcinku. No dosłownie psujemy WTK dzisiaj. Czekajcie, grę zrestartuję. Nawet nie wiedziałem, że się gra skraszuje od tego. Fatal error. Dobra, widzowie, oprócz tych czterech funkcji, czyli wysokość, prędkość i 2 razy paliwo, są jeszcze inne funkcje, tylko one działają, jeżeli je wkleimy tutaj. Więc ja po prostu będę je wklejał. Nie będę wam tego pokazywał, ale ogólnie są dodatkowe funkcje, które możemy wezwać, używając odpowiednich linków tego debug mode'a. Ja te linki mam sobie tutaj przygotowane na drugim ekranie, więc po prostu je będę klikał. Ustawmy na przykład temperaturę na ile tu jest? 30 000. Cieplutko się zrobiło trochę teraz w tej bitwie. Takie tylko 30 000 stopnia. Ciekawe w ogóle, czy wystartujemy tym samolotem, czy się popsuje. Startuje samolot, silnik jest na aktualnie 12 000 stopni i chłodnieje. Czy ten MiG-15 właśnie spada na ziemię? Zobaczmy. Tak, MiG-15 po prostu się popsuł od takich tylko 30 000 stopni Celsjusza. Mój samolot jedzie 3 na godzinę i chyba nie wystartuje, 4 na godzinę. Nie, chyba za bardzo nie wystartuje. Kolejną rzeczą, którą można za pomocą tych dodatkowych komend zmienić, jest to prędkość gry. I ustawmy teraz prędkość gry na 2. Gra jest teraz dwukrotnie szybsza, no jak możecie się domyśleć. Oczywiście prędkość gry 2, no chyba was to nie zadowala. Ustawmy 5. Jeszcze szybciej. Po prostu gra teraz chodzi 5-krotnej szybkości. Dobra, co tam 5? Ustawmy 22, 1, 3, 7 prędkość gry. I aktywujmy. Chyba się gra popsuła. Co to za biały filtr w ogóle? Może zmniejszę to. Dobra, jest prędkość gry 21. I... no chyba wygląda normalnie gra teraz, tylko... ale płynna ta gra. Wow. To chyba będzie jeszcze jakąś normalną prędkość. Dobra. Nie wiem co się wody. Patrzcie na ich głowy w ogóle, nie. O Boże, czekaj. Gra się psuje, nie mam jak wam tego pokazać. Gro, nie psuj się. Ty, czy czas upływa w hangarze? Ty, patrzcie, normalnie czas upływa. Czas mija w tej grze, normalnie. Słońce się porusza. Ustawmy większą prędkość, na przykład prędkość czasu 500. Trochę laguje to, ale czas mija. Ustawmy 1000. Oj, lagi są. Ale patrzcie, czas normalnie upływa. Ciekawe, czy normalnie noc może nadejść w bitwie. Mamy zmierzch, mamy 1000 prędkości czasu, więc trochę laguje. Dojdzie do nocy? Czy się gra skraszuje? A. Po prostu słońce stoi w jednym miejscu. Oj, mamy normalną prędkość czasu, ale... chyba słońce doszło do minimalnego punktu i się zablokowało. Więc... a ustawmy noc. Zobaczmy odwrotną sytuację, co się stanie. Dobra, mamy noc. Teraz odpalmy zwiększony upływ czasu. Zobaczmy co teraz się stanie. No jest księżyc i księżyc się porusza normalnie. Ale jak rozumiem, gra nie umie przełączyć się pomiędzy nocą a dnią, ale do takiego momentu skrajnego umie przejść. Palmy czas na przykład 1000. Dobra, przeskipujmy to, że księżyc doszedł do samego skraju. No chyba doszedł i mam wrażenie, że się jeszcze ciemniej zrobiło. Płynął cały czas, zaszedł księżyc i to wygląda jakby, nie wiem, jeszcze ciemniej było w hangarze, patrzcie. Normalnie światła już nie ma w tej grze. Czyli zamiast się zrobić poranek, to się zrobiła jeszcze większa ciemnica w grze. Oj mnie... a się bitwa skończyła sama się... co jest? Się po prostu bitwa wyłączyła. Jakby upłynął cały czas bitwy. Dobra widzowie, ostatnią rzeczą, którą wam dzisiaj pokażę jest to, że no normalnie na czołgach się nie da ustawić prędkości czasu albo w ogóle tych ustawień debugowych. Oczywiście można to pominąć, też na okrętach to działa. Jeżeli wystrzelimy coś, co gra uznaje za samolot, na przykład drona, no to możemy ustawić prędkość czasu 10. No to mamy prędkość czasu 10 na kołowcu i utonąłem. Ustawmy 100. O, słyszycie? Dobra widzowie, to jest wszystko co dzisiaj chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że się materiał podobał. I jeżeli oglądacie to na bieżąco, tuż po premierze tego odcinka, to sprawdźcie mojego Twitcha, bo na Twitchu teraz jestem na żywo. Zapraszam. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o lajku, subiku. No i żegnam, cześć.